Popołudnie z Radiem Opole. A z nami jest kolejny gość popołudniówki Radio Opole. Jest nim Andrzej Rak. To wicedyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Opolu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry wszystkim. Mniej więcej rok temu kierowcom odebrano możliwość redukcji punktów karnych przez tak zwane kursy reedukacyjne, ale teraz ta możliwość ma wrócić. No, chyba dobra wiadomość dla tych, którzy mają na przykład zbyt ciężką nogę. Ja myślę, że jest to na pewno dla kierujących dobra wiadomość, bo same statystyki tutaj wiele mówią. W przeciągu pół, pierwszego pół roku, sześciu miesięcy od wprowadzenia tych nowych przepisów i e, odebrania możliwości redukowania tych punktów e, na egzaminy kontrolne czyli przekroczyło te 24 punkty e, aż 7,5 tysiąca kierowców, czyli to jest 7,5 tysiąca e, egzaminów e, sprawdzających kwalifikacje, gdzie taką wcześniej normą to było około 4700-4800 e, takich przepisów w ciągu 6 miesięcy, więc no, wyższa ilość punktów karnych, jaką można uzyskać za jedno wykroczenie, tak? Eee, aktywność policji i dobrze, że są aktywni, no bo pilnują tego bezpieczeństwa spowodowała, że no, te prawa jazdy zaczęły się sypać. Nie? Do tego nam dochodzi krótszy czas ważności tych zebranych już punktów. Wracamy do tej formuły rocznej. No i pytanie, jak to w połączeniu z możliwością zmniejszenia sobie? Liczby punktów karnych wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, no bo zawsze mamy z tyłu głowy gdzieś tę świadomość, że jak nazbieram, no to pójdę, zapłacę, posiedzę trochę na tych zajęciach, no i będę mógł zbierać od nowa. Musimy pamiętać, że mimo wszystko to jest tylko 6 punktów na pół roku, które możemy sobie e, gdzieś tam odjąć. Biorąc pod uwagę to, że jednorazowo możemy dostać np. 15 za jedno wykroczenie, nie wydaje to się, aby ta ilość 6 punktów raz na pół roku była jakaś taka znaczna i wielka, olbrzymia. Prawdopodobnie pozwoli to niektórym kierowcom na uniknięcie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Być może w połączeniu, w połączeniu z tym kursem, który reedukacyjnym, które te osoby będą, będą musiały najpierw odbić, żeby te sześć punktów zostało im odjęte, no jest szansa, że część z tych osób zmieni swoje podejście i postawę na drodze, pozna troszeczkę nowych przepisów, gdzieś tam jakaś refleksja w nich nastąpi i tu bym upatrywał jakiś szans na poprawę bezpieczeństwa. Nie traktowałbym tego jako przyzwolenia na ciężką nogę, na łamanie przepisów, bo sobie odejmę. Bardziej bym do tego podchodził na zasadzie, no dobrze, gdzieś chwila nieuwagi, brak ostrożności spowodował, że te punkty mam. Mam możliwość zredukowania, że nie stracę prawa jazdy, ale jest to dla mnie na pewno już takie mocne ostrzeżenie, że coś jest ze mną nie tak, jeśli chodzi o kierowanie pojazdem. A dotychczas, jak to jeszcze było możliwe, kto najczęściej z tej formy korzystał? To byli kierowcy zawodowi, tak jak nam logika podpowiada, tak. czy jednak tutaj nie było reguły? Oczywiście nie, bardzo dużo kierowców zawodowych i to trzeba przyznać. Ktoś dużo jeździ y, tych potencjalnych okazji do tego żeby kolokwialnie mówiąc złapać punkty jest więcej no jest więcej do tego u kierowcy zawodowego no niestety Często dochodzi pośpiech, często dochodzi dowóz towaru na czas jakiś tam, chęć zakończenia już tego przejazdu i powrotu do domu. Więc no, no głównie prędkość, no nie będziemy ukrywać tutaj głównym grzechem naszych kierowców ogólnie i, i, i gro tych punktów, które gromadzimy to jest z powodu przekroczenia prędkości. Dotychczas taki kurs trwał 6 godzin i kosztował 350 zł. Przynajmniej jeżeli chodzi o Polski WORD. Teraz według zapowiedzi ma nie być już tak łatwo jak to miało miejsce jeszcze rok temu znaczy, będzie troszeczkę trudniej, bo przede wszystkim ustawodawca w projekcie, bo my cały czas o projekcie rozmawiamy, rozporządzenia, ale jest no bardzo prawdopodobne, że ten projekt już mniej więcej w takiej formie zostanie wprowadzony w życie. Przepisy zaczną obowiązywać w tej formie, którą z projektu możemy gdzieś tam przeczytać. Kurs będzie trochę dłuższy, bo ustawodawca przewidział 8 godzin zajęć teoretycznych, między innymi będą to dwie godziny z psychologii logiem transportu. Pozostałe 6 godzin policjant lub egzaminator, tu w zależności od to pewnie dyrektor będzie decydował. No i należy się spodziewać, że ten kurs będzie w związku z tym trochę droższy, bo ustawodawca również przewidział zajęcia praktyczne na koniec takiego kursu. No i tutaj jest dość interesujący pomysł, bo każdy z uczestników takiego szkolenia, takiego kursu ma ma się wykazać umiejętnością hamowania awaryjnego od prędkości 30-60 km na godzinę. Zobaczymy, czy to ostatecznie przejdzie i w jakiej to formie będzie realizowane. Myślę, że należy oczekiwać ceny za taki kurs. Za takie szkolenie w granicach 500 zł. To Plus też minus jest... nie chcę przesądzać, bo, 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 bo nie znam jeszcze ostatecznej tutaj kwoty, jaka, jaka gdzieś tam zostanie przyjęta. To jest mniej niż wcześniej się mówiło, bo była mowa o nawet 28 godzinach takiego szkolenia tak. i kosztach na poziomie około 2000 zł. Tak, oczywiście. To miało być kilkudniowe przede wszystkim szkolenie. To szkolenie miało nie obejmować dni weekendowych, czyli sobotę, niedzielę, czyli w tygodniu. Ono, tamta forma szkolenia byłaby na pewno bardziej dotkliwa i ze względów finansowych i ze względów czasowych. No, tak, trzeba byłoby brać urlop na niemalże tydzień. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale 500 zł za kurs to też jest spory zastrzyk finansowy dla Wordów, które też co jakiś czas narzekają na to, że dodatkowe pieniądze by im się przydały, że koszty prowadzenia tego typu działalności rosną no i trzeba je czymś pokryć. Niewątpliwie, jeżeli kierujący będą niezdyscyplinowani, a policja będzie, że tak powiem, aktywna, to pewnie tak, to pewnie jakiś zastrzyk do budżetu wordowskiego będzie, ale proszę mi, życzyłbym sobie i Państwu, żeby tych kursów było jak najmniej, bo to by oznaczało, że, że kierowcy jednak jeżdżą zgodnie z przepisami, szanują te przepisy i pewnie na naszych drogach będzie bezpieczniej. To kiedy właściwie te kursy mają szansę ponownie pojawić się w Waszej ofercie, jeżeli tak to możemy określić? Czy już jakieś wstępne zapowiedzi na ten temat tak. są? Bo od 1 lipca mieliśmy zmiany związane chociażby z długością trwania, długością obowiązywania tych zgromadzonych punktów karnych, a tutaj na konkretne terminy jeszcze czekamy. Tak, bo brakowało nam do tej pory przepisów wykonawczych w postaci rozporządzenia. Teraz właśnie jest już zaawans mocno zaawansowany prace legislacyjne, e, jeśli chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. E, czekamy również na komunikat ministra cyfryzacji, który nam ogłosi, że funkcjonalność systemu e, teleinformatycznego, Cepiku, to wszystko już jest w porządku. Można jest, system jest przygotowany. E, no i zapowiadany czas to jest równo rok od wprowadzenia poprzednich e, przepisów w 2022 roku, czyli 7 17 września i prawdopodobnie jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już po 17 września obecnego roku do naszej, że tak powiem, oferty szkoleń wprowadzimy kursy redukujące E, punkty karne. Ile wy czasu potrzebujecie na to, żeby móc je zorganizować? Czy jesteście właściwie już teraz gotowi, czekacie na zielone światło i już od 17 czy może 18 września będziecie mogli ruszać z takimi zajęciami? No tak, oczywiście tutaj dwie godziny więcej zajęć teoretycznych, czy ewentualne te zajęcia praktyczne w postaci tego hamowania e, nie robią nam nie stanowią dla nas jakiejś większej różnicy. Te kursy trwały wiele lat, więc kadra jest przygotowana. E, tematy. No, są nam bliskie, no, co nasza codzienność. Także myślę, że tutaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy już przygotowani. Andrzej Rak, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, nieustająco z nami od dziś w aplikacji obywatel jest dostępne tymczasowe prawo jazdy, to takie rozwiązanie dla tych, którzy myślę, zwłaszcza dla młodych kierowców, którzy do tej pory narzekali na to, że zdadzą egzamin praktyczny w Wordzie, no i muszą czekać właściwie tylko na wyrobienie tego plastikowego dokumentu żeby móc wsiąść za kierownicę. Teraz się to zmieniło. Jak to w praktyce działa? W praktyce od dzisiaj, zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji, właśnie od 21 sierpnia wszystkie sprawy funkcjonalności związane z elektronicznym tymczasowym prawem jazdy mają być już sprawne i mają działać, tak? Więc Kandydat na kierowcę po zdanym yy, egzaminie, yy, po uzyskaniu wyniku pozytywnego, yy, założenie jest takie, że w przeciągu kilku, kilkunastu minut, minut będzie mógł yy, pobrać yy, na swojego smartfona yy, tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Czyli Ważne... chodzi o to, żeby egzaminator, który dopuszcza takiego kandydata już do jazdy, poszedł po prostu, dokonał swoich formalności przy komputerze, wprowadził wynik egzaminu i już możemy z tego korzystać. Korzystać. Już jeszcze bym tak troszeczkę, nie, 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 nie tak szybko, bo rzeczywiście pierwszym warunkiem jest to, egzaminator ma obowiązek niezłocznie po egzaminie wprowadzić ten wynik. I to jest, to jest podstawa. Wynik pozytywny idzie, tak powiem w cudzysłowie, w świat. Jest sprawdzane, czy przypadkiem kandydat gdzieś po drodze jakiegoś zakazu nie ma do kierowania oraz czy spełnia kryterium wieku, bo to jest bardzo ważne, tak? Jeżeli te warunki są spełnione w dniu egzaminu, to będzie mu wygenerowane tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. I teraz uwaga, każdy z nas powinien mieć tę aplikację, nie musi, ale powinien mieć tę aplikację M-Obywatel w wersji 2.0, czyli tą najnowszą i tam należy sprawdzić, czy rzeczywiście ten dokument został dla nas wygenerowany. Jeżeli nie, odradzałbym wsiadanie za kółko, lepiej się wstrzymać, bo coś się może zadziało pod i tych uprawnień jeszcze nie mamy. Podczas kontroli yy, policyjnej może się okazać, że jednak jeszcze nie zostało wygenerowane, poruszamy się bez uprawnień. Druga bardzo ważna rzecz, bo to młodzież dzwoni, młodzież pyta rzeczywiście, yy, pamiętajmy o tym, że kryterium wieku musimy osiągnąć najpóźniej w dniu egzaminu do egzaminu można podchodzić już miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku, ale jeżeli ja dzisiaj zdam, zdam egzamin, uzyskam wynik pozytywny, a za cztery dni, dopiero kończę 18 lat, prawo jazdy elektroniczne tymczasowe nie zostanie mi już wygenerowane w ogóle. Już będę musiał czekać na plastikowy dokument. Także pamiętajmy, nie spieszmy się czasami, bo jeżeli ktoś ma, ktoś chce mieć ten to tymczasowe prawo jazdy, które jest ważne przez 30 dni i uwaga tylko w ruchu krajowym, nie możemy tym prawem jazdy yy, posługiwać się za granicą. Ogólnie aplikacja mObywatel tak. też nie znajduje zastosowania, tak. także nawet dowód osobisty też na no, niewiele się Dokładnie. nam Przeda za granicą. Dokładnie. To pamiętajmy o tym, żeby do egzaminu podchodzić już w momencie, jeżeli mamy ten wymagany wiek, tak? Bo mówię, kryterium wieku musi być spełnione najpóźniej w dniu egzaminu. O, nam się łatwo mówi, od wielu lat pewnie Pan i ja mamy prawo jazdy. Dla nas to już jest rutyna, ale taki młody człowiek. No jemu czasami trudno jest wytłumaczyć, że jeszcze musi się trochę wstrzymać. Ale wy od kilku godzin już dzisiaj te egzaminy według, no, nazwijmy to tych nowych zasad z tym nowym dokumentem przeprowadzacie? Czy macie już jakieś sygnały, że coś na przykład działa nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli? Nie. E, ja już pierwsze sygnały o tym, że na terenie województwa opolskiego e, zostały wygenerowane pierwsze tymczasowe elektroniczne prawa jazdy, miałem dwa tygodnie temu. Już. E, bardzo to szybko zaczęło działać. W różnych częściach kraju pewnie e, o, w, w innym dniu być może. E, u nas przynajmniej e, wiem, że już dwa tygodnie temu pierwsze były wygenerowane, natomiast nie zawsze jeszcze udawało się je pobrać przez aplikację M-Obywatel, tak? Od dzisiaj powinno być to, odbywać się to bezproblemowo i póki co żadnych sygnałów o nieprawidłowym działaniu albo braku możliwości pobrania tego elektronicznego, tymczasowego prawa jazdy nie otrzymałem. To na koniec jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, mianowicie o wasze, nazwijmy to, ośrodki zamiejscowe Kędzierzyn, Koźle i Nysa, to są miasta, w których oprócz Opola oczywiście można w naszym Regionie zdawać egzaminy praktyczne na prawo jazdy, oczywiście z wybranych kategorii. Czy są pomysły na rozszerzenie tej listy? Bo, na przykład, na zachodzie województwa, z tego co mi wiadomo, kierowcy uciekają chociażby do Oławy, bo tam mają bliżej. Tak. Powstały tutaj niedaleko, że tak powiem, naszych, naszych granic województwa, dwa ośrodki w ostatnim czasie: Oleśnica i Oława. I tutaj rzeczywiście obserwujemy odpływ mieszkańców tych powiatów mają, mają zdecydowanie bliżej. Ale w chwili obecnej, z różnych względów, raz, że sytuacja ekonomiczna taka dość jeszcze dla nas niepewna, na tą chwilę nie planujemy, nie planujemy od, otwierać kolejnych oddziałów. Oczywiście, co przyszłość pokaże, to się okaże, ale na tą chwilę, na tą chwilę poprzestaniemy na siedzibie w Opolu i dwóch oddziałach za miejscowych. Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu Andrzej Rak był państwa i moim gościem. Dziękujemy za wizytę w Studio Radio Opole. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Cała rozmowa na radio.opole.pl.